Dzień dobry Państwu. Dziś gościnią kanału Fanbook TV jest Urszula Honek, autorka zbioru opowiadań czy też powieści pod tytułem Białe Noce, wydane nakładem wydawnictwa Czarne. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać o twojej, można powiedzieć, debiutanckiej prozie Białe Noce. Dla czytelnikom przypomnę, że Urszula Honek wcześniej zajmowała się poezją, wydała zbiór wierszy Sporyż, Pod wezwaniem i Zimowanie. Natomiast w 2022 roku wyszły Białe Noce. No i trudno obejść się bez tego pytania standardowego, ale jakże ważnego. Mianowicie, kiedy zdecydowałaś, że powiesz poezji stop, że na pewien czas przestaniesz pisać wiersze i rozpoczęłaś pracę nad Białymi Nocami? To może tak, wiesz, na pewno nie powiedziałam poezji stop, a to jest u mnie jakiś ciąg, który na pewno będzie wracać. Natomiast to było trochę tak, że na przełomie 2015 i 2016 roku, kiedy właściwie był mój debiut poetycki, napisałam też jedno z opowiadań, które znajduje się w Białych Nocach, i poprzestałam na tym jednym opowiadaniu. I dopiero przy mojej trzeciej książce zaczęłam równomiernie pisać i książkę poetycką, i Białe Noce, więc jakby ta proza pojawiła się już stosunkowo dość dawno temu, tylko w tym pierwszym momencie napisałam tylko jedno opowiadanie i przestałam, nie miałam jakby języka, pewnego rodzaju odwagi. Może też po prostu najzwyczajniej pomysłu na książkę. To przyszło znacznie później. Rozumiem. Ten pomysł na książkę jest tutaj kluczowy. Białe Noce. Trudno inaczej interpretować ten zbiór opowiadań, jak w pewien sposób, że jest to proza poświęcona śmierci. Wszyscy bohaterowie tej prozy są w jakiś sposób zanurzeni, uwikłani w śmierć. Można powiedzieć, za jedną z bohaterek, Zofią, że życie im niemiłe. Powiedz proszę, skąd pomysł, żeby rozpocząć w zasadzie taką wędrówkę po tym świecie zmarłych bohaterów pochodzących w sumie z jednej wsi Binarowo? Binarowa. Tak, to Binarowa jest, tak. To było trochę tak, że zresztą ja zawsze bardzo intensywnie myślałam o ludziach, którzy odeszli, ale zaczęło się to jeszcze mocniej u mnie jakby pojawiać. Wracało to do mnie w snach, w zapachach, jakby trochę mnie prześladowało. Myślałam też o konkretnych postaciach, z którymi żyłam, które spotkałam w swoim życiu, które obserwowałam, mieszkając jeszcze na wsi. I trochę zaczęły mi się materializować te postaci i stwierdziłam, że byłam pewna, że nie będę w stanie opowiedzieć dokładnie ich historii, bo albo tego nie pamiętam, albo już nigdy się nie dowiem. Dlatego też zaczęłam tworzyć pewne wariacje tak naprawdę na ich temat, na temat ich historii, bo jeżeli nawet pewne postaci są autentyczne, to chciałam zaznaczyć, że dużo jednak jest rzeczy wymyślonych. Ja po prostu musiałam sobie trochę stworzyć te postaci z takich strzępów zapamiętanych bądź opowiedzianych przez kogoś. Mm-hmm, mm-hmm.
Tak, mimo że czuć ten, tą warstwę fikcjonalną w tej prozie, można powiedzieć, poetyckiej, to ona jest uderzająca, często obrazami, uderzająca autentycznością. Twoja proza, Białe noce. Zastanawiałem się w trakcie czytania właśnie, na ile miejscowość, czy też pochodzenie, tutaj mówimy o wsi, wpływa na los człowieka i właśnie na to, że no, jest on tak zdeterminowany przez śmierć. W tej prozie są i samobójcy, i osoby, które giną w śmiertelnych wypadkach, no i osoby, które po prostu zmarły śmiercią naturalną. Ty zbierasz ich losy w całość, tworzą taki krąg. Na ile ten pęd ku śmierci jest uzależniony od pochodzenia tych bohaterów? No myślę, że trochę jest, ponieważ trzeba zaznaczyć, że oni czasami nie mają wyjścia. Chcieliby gdzieś wyjechać, a finalnie jakby wracają do miejsca, z którego wyjechali. Jakby to też trochę tak jest, że oni czegoś bardzo pragną. Pragną miłości, pragną jakichś przeżyć, ale właściwie to jest niemożliwe, ponieważ no co, mogą sobie wyruszyć maluchem powiedzmy 30 kilometrów dalej i mieć nadzieję, że coś się zmieni w ich życiu, a tak naprawdę właściwie nic się nie zmienia. Wszystko wraca do pierwotnego początku, czyli do takiej pustki, myślę, że do pustki, do samotności. Mimo że są podejmowane jakieś próby przekroczenia, choćby jak w jednym opowiadaniu wsiadamy w malucha i jedziemy, albo jedziemy parę wsi dalej na imprezę, ale okazuje się, że ona była tydzień temu, nie? Więc tak naprawdę są podejmowane próby, ale myślę, że to miejsce jednak ich trochę determinuje. To też jest nieopowiadane współcześnie. Więc ja sama pamiętam, że wydostanie się z mojej miejscowości no, było problematyczne. Jeżeli ktoś nie miał samochodu, a większość ludzi nie miała, no to trochę tkwiliśmy w tym jednym miejscu. Wyjazd do Gorlic 15 kilometrów dalej był jakiegoś rodzaju przeżyciem, tak? Trochę to jednak determinuje. Tak mi się wydaje. Czyli uważasz, że ludzie mieszkający na wsi mogą mieć większe blokady takie psychiczne, czy też ogólnie wewnętrzne, które no, nie pozwalają im spełnić tych swoich marzeń, pragnień? I nie mogą uciec, więc tą jedyną ucieczką jest śmierć? No może trochę tak jest. Też jeżeli chodzi o te blokady, tak to określiłeś, też wydaje mi się, że ci ludzie niby żyją w społecznościach, są blisko siebie, ale z drugiej strony nie rozmawiają ze sobą o takich bardzo prywatnych sprawach, nie opowiadają o swoich tajemnicach, opowiadają sobie o codziennym życiu, więc tak naprawdę są samotni, nie mają się z kim podzielić sobą tak naprawdę, nie? Więc tak, trochę jest to ucieczka w śmierć. Może tak przypomnijmy, powiedzmy o niektórych bohaterach. Mamy tutaj na przykład trójkę sióstr, popraw mnie, jeśli się mylę, Hanna, Maria i Zofia. Dokładnie. Mamy też taką trójkę bohaterów. Powiedziałaś o wyjeździe maluchem poza granice tej miejscowości, które mogły być też taką granicę. Będąc za granicą tej miejscowości, jest się w końcu po stronie życia, prawda? Mamy też właśnie Andrzeja, mamy Mariusza, pilota, nie mylić z tym
pisarzem Marianem Pilotem, nagrodzonym Nike. I mamy też jeszcze Piotrka. Wszyscy ci bohaterowie w zasadzie nie mają takiego wewnętrznej takiej siły, takiej mocy, takiej jakby to powiedzieć, mocy życia, która pozwoliłaby im spełniać te marzenia, przekraczać swoje granice. Często opowiadają też oni sami o swojej śmierci, a więc niejako ty jako autorka, opisując życie, przekraczasz tą granicę życia i śmierci. Powiedz mi, czy wierzysz w to, że istnieje taka eschatologiczna granica właśnie między życiem a śmiercią, czy może to w jakiś sposób się przenika u tych bohaterów i właśnie? Niby to jest książka o śmierci, ale myślę, że też jest właśnie trochę o życiu. Tak jak to wszystko o czym mówisz, że tak naprawdę ich trochę rwie do tego życia, prawda? Rwie ich do innych ludzi. Chcą być przy ludziach, ale no, jakby mają pewne takie niedyspozycje, które im to uniemożliwiają. Nie wiem, tak w ogóle wydaje mi się, że to przenikanie się świata żywych, umarłych też jest dla mnie bardzo ważne. Dlatego też chciałam, żeby niektóre postaci mówiły też o zmarłych, o bohaterach, którzy odeszli, tak? Żeby oni jakby uaktywniali się też w myślach i wspomnieniach, uczuciach innych ludzi. Bo też tak naprawdę no, wtedy też postaci oświetlamy z różnych stron. No, wiadomo, że ktoś widzi nas zupełnie inaczej, albo zupełnie inaczej postrzega nasz los, nasze wybory. Mhm. Więc trochę to też jest w ten sposób, tak? Żeby mówić o zmarłych, żeby też pokazywać się jakby jako żywych, bo też mam poczucie, że w tej książce, mimo że jest o zmarłych, to mówi się o nich tylko jak o żywych. Więc trochę jest to też przy życiu. Mhm. Właśnie, kiedy mówisz, kiedy to powiedziałaś, to przypomniała mi się książka Waldemara Bawołka, Pomarli. I w jednym z dialogów pada tam takie zdanie między bohaterami: chodźmy już do królestwa śmierci. Ta śmierć jest, czy ta śmierć też jest takim królestwem dla tych bohaterów, czy raczej jest to zbawienie, czy raczej jest to forma pogodzenia się z porażką, to znaczy nic więcej nie zrobię, więc lepiej umrzeć. No myślę, że różnie, że to różnie u różnych bohaterów, bo też mi się wydaje, że ja o tym też nie mówię wprost, ale myślę, że różne rzeczy też ich do tego zaprowadziło. No, każda z tych postaci czegoś nie ma, czegoś została pozbawiona albo coś jej nie wyszło, tak? Ale każda ma swoją historię. Też do końca nie chciałam zawsze ujawniać, dlaczego na przykład jedna z bohaterek wchodzi do rzeki, tak? I z kamieniami w kieszeniach i próbuje się utopić. No właściwie też jest oświetlana przez inne postaci, bo też one rozmawiają o niej, ale tak naprawdę to wszystko jest domysłem. Więc ja bym tutaj nie chciała tego rozstrzygać. Trochę chciałabym to zostawić dla tych bohaterów, bo myślę, że lepiej czegoś jednak nie powiedzieć. Też zastanawiałem się, czytając tę książkę, skąd tyle przemocy właśnie w życiu tych bohaterów. Chodzi mi tutaj o taką przemoc, która jest zarówno wobec nich samych stosowana, oni sami siebie chcą ukarać, ale też przemoc w relacjach, w takiej w sferze werbalnej, niekiedy w rozmowach.
I na ile, jak sądzisz, ta przemoc, jeśli dobrze wskazuje, jest charakterystyczna dla wsi bardziej niż dla miasta? Nie wiem, może to jest wszystko na wsi bardziej surowe. W ogóle przemoc, jeżeli chodzi o przemoc, to ona też jest jakimś moim tematem, który gdzieś tam wraca od początku mojego pisania. Więc tutaj też jakby, tutaj też się pojawia. Wiesz co, nie chciałabym też jakby wysnuć takiej teorii, że ludzie na wsi po prostu, nie wiem, są bardziej przemocowi, no bo to nieprawda. Wiesz, oni obcują też z naturą, obcują ze zwierzętami. Wiadomo, że stosunek do zwierząt na wsi jest trochę inny niż w mieście po prostu, prawda? Przede wszystkim wiadomo, zwierzęta się tam hoduje i zabija, w mieście się tego nie robi. Natomiast na pewno nie chciałabym stygmatyzować ludzi ze wsi, że oni po prostu są, nie wiem, bardziej wiesz, przemocowi. Nie, absolutnie. Nie wiem, czy wydaje mi się, że tak, to jest normalne, że wiesz, no przemoc po prostu występuje w relacjach, w związkach ogólnie, więc nie wydaje mi się, żeby ona była jakaś tam inna, nie? Bardziej intensywna. Mhm. Się wydaje, że nie. Zresztą ta surowość życia trochę dyktuje może bardziej taką chropowatość, wiesz, że tak możemy postrzegać trochę tych bohaterów. Ale z drugiej strony na przykład chciałabym to też trochę zniuansować, bo mamy tam na przykład postać rzeźnika, który można by było powiedzieć, że stosuje jakąś tam formę agresji czy wobec ludzi, czy wobec zwierząt, ale z drugiej strony też ma takie odjazdy, że na przykład idzie sobie w przyrodę i absolutnie wtedy się jakby przemienia, tak? Jakby chciałam oświecić te postaci z różnych stron, że to właśnie nie jest tylko takie jednowymiarowe. Jeżeli nawet jest przemoc, to jest też ta druga strona. No chyba jak normalnie, no tak to jest, prawda? U ludzi w ogóle, więc... Bardziej chodziło mi o taką opozycję między miastem a wsią, ale... Nie, ja tego nie. Wiesz, nie, ja bym w ogóle nie była w stanie stworzyć takiej opozycji, bo właściwie to jak nie mam porównania, no o kim można by było mówić. Nie, ja myślę, że to jest taki trop, którego ja nie czuję, nie, w tym momencie. To miało się jakoś mówić. Mówisz, że nie chciałaś stygmatyzować tych bohaterów i faktycznie ty, oddając im głos, jako pokazuj, oddajesz i oddając im ich głos, pokazujesz jakby całe ich życie, ich codzienność. Oczywiście nie, trudno znaleźć tam konkretną przyczynę, taką, co spowodowało, że zdecydowali się przejść na drugą stronę, ale może nie stygmatyzujesz, ale mityzujesz. I tu mam takie skojarzenie twojej prozy z Brunonem Schulzem. Powiedz mi, czy wieś, czy to życie na wsi, pewien cykl zajęć, pojęć, no to jakoś ukształtował twoją osobowość twórczą, ciebie? Znaczy, ja myślę, że nie mityzuję, ale możesz oczywiście czuć to inaczej. No wydaje mi się, że no tak, że gdzieś to, skąd jesteśmy, to w jakiś sposób nas stwarza. Oczywiście to przyglądanie się rzeczywiście zmianom w przyrodzie, też zachowaniom ludzi o różnych porach roku, bo tak się dzieje na wsi, czy też praca w polu, no to wszystko ja to doskonale znam, wszystko to rozumiem i jakby się w tym odnajduję. Więc tak, no myślę, że miejsce, z którego pochodzimy, ludzie, z którymi byliśmy, na pewno mają na nas ogromny wpływ. Też w twojej prozie, może zabrzmi to paradoksalnie, ale bardzo często można usłyszeć ciszę. To znaczy, że ta śmierć nie jest taka głośna, krzykliwa, napastliwa, narzucająca się, tylko jest taka...
Ta śmierć jest często taka, bym powiedział, łagodna, ty nadajesz jej taki indywidualny głos. Czy faktycznie wierzysz w to, co mówi jeden z bohaterów, że nie przytoczę dosłownie, ale że każdy człowiek jest inny, więc każdy umiera inaczej. Ale to też ma swój symboliczny wymiar. Umiera, żyje po śmierci inaczej. Właściwie sednem tego pytania jest... Znaczy ci wiesz, wydaje mi się, że ci ludzie odchodzą mało spektakularnie. Myślę, że ja też nie wierzę w taką wielką metafizykę śmierci. Po prostu wydaje mi się dość cielesna i fizjologiczna. Natomiast, wiesz, to też jest taka trochę sprawiedliwość, że ten bohater to mówi, no bo wiesz, no, ta śmierć jest tylko wtedy twoja, nie? I jakby bardzo indywidualna. Czy ja w to wierzę? Ona w pewien sposób... To jest, jak ktoś wybiera, bo to jest chyba dla mnie... tak, myślę, że bardziej w ten drugi człon zdania wierzę, że każdemu taka śmierć jako sobie wybiera, nie? Jakby jest osobą. Też myślę, ciekawe jest to, że to co powiedziałaś, to co można zauważyć też czytając, taka potrzeba złagodzenia samotności. Często ci ludzie są bardzo samotni i nie potrafią poradzić sobie z tą samotnością, no i właśnie uciekają w śmierć. Czy tak jest? Że moi bohaterowie nie potrafią sobie poradzić z samotnością? W ogóle samotność w takich przestrzeniach jest bardziej dojmująca. Kiedy się mieszka na wsi, nie ma się za dużo przyjaciół, nie ma się z kim porozmawiać, idzie się przez pustą wieś pogrążoną w ciemności, no to rzeczywiście jest się na pewno bardzo samotnym. Wydaje mi się, że właśnie też ta przestrzeń tak naprawdę też potęguje ich samotność, że no tak łatwo sobie to wyobrazić, nie? Że nie dość, że nie ma nikogo, to jeszcze jest ciemno, cicho, więc tak, myślę, że przestrzeń jeszcze jakby potęguje, tak. Na tym też mi chyba zależało trochę, żeby pokazać też ich przestrzeń, która jakby trochę też eksponuje ten ich samotny, cichy i trochę pusty czasami, po prostu los pusty. Ale wydawałoby się, że skoro to jest może stereotypizuje, ale mała miejscowość, no to tutaj jednak chyba mało jest tego Boga w ich życiu. Boga, który jest w jakiś sposób sensem, tak? Żyje się dla niego, a więc podtrzymuje się to życie. Natomiast u nich często jest tak, że popraw mnie, jak się mylę, ta metafizyka nie jest taka odczuwalna. To nie są tacy bohaterowie wierzący. Nie, wierzę, nie chciałam pisać o religii na wsi. To też na pewno było i jakby też nie mnie interesuje po prostu. Słuchaj, jaki Bóg, jaka wiara, kiedy po prostu na przykład ktoś popełnia samobójstwo, to wiadomo, że za kulnie już by był wykluczony po stokroć jeszcze bardziej. Więc moi bohaterowie na pewno jakoś wbrew oczekiwaniom właśnie, bo jak się myśli o wsi, to od razu też się myśli, że musi tam być coś o religii. A już na pewno jakimś śmiesznym, musi być śmieszny ksiądz, nie? Z kiepskich seriali. No więc nie ma za bardzo księdza, nie ma religii, ale to też dlatego, że moi bohaterowie tak naprawdę
też żyją dość cieleśnie, w tym sensie, że chcą też doświadczać życia poprzez ciało. Może bardziej niż poprzez, tak jak tutaj mówiłeś, takie metafizyczne znaczenie. Tak. Mhm. A jeżeli chodzi o metafizykę, to wydaje mi się, że nawet jak mówiłam o tym rzeźniku, prawda, który no jakby nie jest zbyt delikatną postacią, ale wydaje mi się, że taki kontakt, prawdopodobnie dla nich może nawet nie do końca uświadomiony, mają właśnie w obcowaniu z przestrzenią, z przyrodą, którą obserwują. Kiedy ktoś potrafi wyczuwać zapachy, kiedy potrafi poczuć się wspaniale w ciszy, no to dla nich to jest metafizyka, właśnie obcowanie z przestrzenią, tak, z przyrodą. Z naturą. Mhm. Tak. To w tym jest metafizyka. Też tak. Zastanawiałem się nad tą książką, bo można powiedzieć, że no, chociażby wspominałem prozę znanego ci Waldemara Bawołka, ale jest taki nurt powracający w literaturze polskiej do prowincji, opowiadania o prowincji. I to już można powiedzieć, to przeczy temu, co no, dawno temu, ale jednak się jakoś zapadło w pamięć, napisał Andrzej Bursa o małych miasteczkach. Jak z twojej perspektywy, jak sądzisz, z czego może wynikać to zagłębianie się w życie bohaterów małomiasteczkowych? To nie mam pojęcia. Jakby też trudno mi mówić za innych ludzi, za innych autorów, no więc nie wiem, no myślę, że to jest dość indywidualna sprawa. Na pewno literaturoznawcy będą to badać, a nie jestem literaturoznawcą i jakby się nad tym nie zastanawiam po prostu, skąd to się bierze. Na pewno ktoś udzielił jakiejś odpowiedzi, albo będzie udzielać. Nie wiem, czy ty wiesz. Ja nie wiem. Na ile doświadczenia tych bohaterów jakoś są, graniczą z twoimi? To znaczy właśnie czy można powiedzieć, że no, doświadczyłaś coś, co ci bohaterowie doświadczyli jednak, no coś wstrzymało cię przed podjęciem takiej ostatecznej decyzji, jaką oni podejmowali? Pytasz właściwie o to, czy jest tam coś ze mnie, tak? Tak, biografii. Tak. Mhm. Wiesz co, ja po książkach poetyckich też miałam taką potrzebę, żeby się trochę od siebie odciąć. Poza tym, słuchaj, jeżeli uznałam, że będę opowiadać o innych ludziach, to bardzo mi zależało na tym, żeby skupić się naprawdę na nich i absolutnie oddać im głos. Natomiast na pewno są tam gdzieś rzeczy związane ze mną, ale bardzo mocno zakamuflowane. Na pewno nie chciałam napisać czegoś czysto biograficznego. Tak przed tym się... Wiedziałam, że ta książka nie może taka być. Też stwierdziłam, że jeżeli chcę pisać prozę, to muszę się też sprawdzić trochę w opowieści. A myślę, że trudniej jest wymyślać, tworzyć fikcję, niż opowiadać tylko sobą. Przynajmniej ja mam takie zdanie o literaturze, że to jest po prostu trudniejsze. Więc tak, pewnie, że są, tylko że są tak zakamuflowane, że właściwie nikt o tym nie wie, oprócz mnie albo kogoś bardzo mi bliskiego tak naprawdę. Przede wszystkim chciałam oświetlić moje postaci i jakby, żeby one były najważniejsze, żeby ich głos był najważniejszy. Tak, powiedz mi jeszcze na koniec, co było najtrudniejsze w pisaniu? Czy trudno było, na czym, czy trudno było ożywić
czy chciałaś ożywić śmierć i spotkałaś się z jakimiś trudnościami, powiedzmy, w przełożeniu, stworzeniu fikcji na bazie doświadczeń, czy może musiałaś nauczyć się nowego języka? Co było najtrudniejsze w zmierzeniu się z tą ciężką materią narracyjną? No, tak, wiesz co, no myślę, że znalezienie języka, że to w ogóle jest kluczowe dla literatury w ogóle. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Urszula Honek, poetka oraz prozaiczka, autorka zbioru opowiadań Białe Noce, wydane nakładem wydawnictwa Czarne.